Siema, z tym Bartek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z gry PC Building Simulator. Jak widzicie, jesteśmy w menu. Save'a poprzedniego usunąłem, bo grałem sobie trochę w tą grę, żeby totalnie nie lamić na odcinku. Więc co, zaczynajmy. Gra jest chyba na razie tylko po angielsku. Nie sprawdzałem, czy jest polski. Chyba nie ma polskiego. W ogóle nie ma innych języków, tylko angielski. A więc tak, o co chodzi w tej grze? Jesteśmy sobie takim Andrzejem informatykiem. Andrzej informatyk, myślę, że to dobra nazwa. I musimy... Oj, chyba nie muszę nawet odkręcać obudowy. Bo to jest zlecenie, żeby usunąć wirusy. Jak widzicie, tutaj mamy zlecenia. Musimy podłączyć kable. I w tej grze chodzi o to, żeby naprawiać komputery. A w przyszłości nawet składać je od podstaw. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Włączamy sobie komputer. Można przyciskiem tutaj power, literką P, albo tutaj przyciskiem. Teraz tak, wchodzimy do komputera, instalujemy wirus scanner. Trzeba poczekać, aż się zainstaluje. No i trzeba zrestartować kompa. Jak widzicie, wirus scanner jest zainstalowany. Wykryto 365 wirusów, no nieźle. Czyścimy. Nie trzeba nic odłączać. Stawiamy komputer tu. Podchodzimy do naszego kompa. I klikamy collect. Jak widzicie, tu są, że on coś napisał, że wszystko dobrze chodzi i dziękuję. Możemy usuwać te e-maile, żeby nam się nie myliły. Zainstalować dysk trzeba. Wyczyścić wirusy i kurz. I kartę graficzną. No dobra, czyli tak, wchodzimy sobie w sklep. I mamy tak, pierwsze zlecenie to jest dysk. No więc dysk jest tu, storage. Mortoni 500 giga. Mortoni 500. 3 GB na sekundę. No to jest ten. Dobra. To jest remove wirusy, tu nic nie trzeba kupować. I kartę graficzną. Ups, graphic cards. GTX 970K Gamer. Można sobie wpisać. 970K Gamer or better. Ale oczywiście pójdziemy na Janusza i nie będziemy kupować lepszej, żeby zyskać. No, coś tam, że darmowy 1000, ale... Jak widzicie, mam teraz pieniądze na minusie. Można kupować sobie rzeczy, chyba nawet w nieskończoność na minus, ale co jakiś czas musimy płacić rentę oraz rachunek za prąd. Chyba takie coś to jest. Dobra, jak widzicie, przyszły nam te trzy kompy. I przyszły nam zamówienia ze sklepu. Oczywiście nie wszystko przychodzi po jednym dniu, czasami nawet 3, 5. Różnie. Dobra, ten komputer już trzeba rozkręcać. Zamontujmy dysk. Dysk się montuje na półeczkach. Install? A, myślałem, że replace. A szkoda, że nie replace. Co to jest? A, 120. A to nie aż tak dużo kosztuje. Dobra, teraz trzeba podłączyć. Oczywiście, jak ktoś nie ma jakichś za bardzo zaawansowanych umiejętności składania komputerów, to raczej w grze się odnajdzie, bo jak widzicie, jest tutaj dużo wszystkich zaznaczonych elementów. Jest dosyć łatwe. Dobra. I to, co mi się nie podoba w tej grze, znaczy no bez tego to trochę by było łatwo, ale trzeba w każdym zleczeniu przynajmniej włączyć raz komputer, żeby sprawdzić, czy działa. I to jest czasami monotonne, gdy na przykład musimy tylko podłączyć właśnie dysk, jak w tym przypadku. Dobra, jak widzicie, tutaj komputer jest trochę zasyfiony. Więc trzeba go odkręcić. W sensie obudowę, a nie komputer. Trzeba... na razie go podłączę. Trzeba usunąć wirusy. No i oczywiście, jak już kolejny raz mówię, nie wiem, z piąty, wyczyścić. USB drive'a. Czyli po prostu pendrive'a. I teraz tak, tools, to jest sprężone powietrze.
i nim sobie psikamy tutaj każdy element osobno. Proszę bardzo. Tu karta graficzna. Już nie była zabrudzona. Dobra, jak widzicie, już tutaj wykonaliśmy to. Teraz możemy sobie włączyć. Jak widzicie, tu jest piękny wiatrak. Znaczy piękny. Po prostu się rusza i to fajnie wygląda. Dużo razy mówię, jak widzicie. Ale tak jakbyś mam. Dobra. Trzeba zainstalować ponownie wirus skaner. Nie tylko sprawdzę, czy się nagrywa chyba zaraz. Nagrywa się już 6 minut prawie. No, nie tak źle. Myślę, że z 20-minutowe odcinki byłoby perfekto. No i jak widzicie, kolejny raz to powiedziałem, muszę wymyślić coś innego. Ale mamy już zrobiony kolejny komputer. Teraz, o Jezu, ale wiatrak on ma. Tutaj musimy... replace przestawić? Wymienić kartę graficzną, o, przestawić. No jak widzicie, tamta była broken, możemy ją sprzedać, ale albo za parę dolarów, co ja powiedziałem? Parę dolarów? No, tak chciałem powiedzieć. Nieważne. No i podłączamy. Ogólnie mamy też level w grze, jak widzicie w prawym górnym rogu. I co level odblokowujemy? Nowe elementy do komputera, nowe karty graficzne, nowe procesory, nowe obudowy, tutaj inne stanowiska. No, dużo rzeczy. Sorry, jak coś słychać w tle. No i widzicie właśnie, level upowałem. I odblokowałem takie tu rzeczy. Dobra, kolejny, o Jezus. Mamy usunąć wirusy i ukończyć to przed właśnie tym dniem. Nie przestawić, kurczę, czemu ja mówię przestawić, wymienić chłodzenie. I do 16 GB. Ue. No dobra, to zacznijmy od RAMu. 2 giga i 4. Aha, dobra, czyli ma 2 giga, więc potrzebujemy tak 8, wtedy jest 10, 4 i 2. Hotbro Replace Air Cooler. No to kupimy ten. A no i tu już nic nie trzeba kupować, więc nice. Jak widzicie, już jesteśmy na plus. Przed chwilą byliśmy na minus. Ale to dlatego, że wykonaliśmy te zlecenia. No i przyszły kolejne paczuszki oraz kompy. Scan to jest najnudniejsze, więc zacznijmy od tego. Oho, tego jeszcze trzeba wyczyścić. No jak widzicie, tu jest wiatraczek. Trzeba go podłączyć. Podłączyć już wszystkie rzeczy. Oczywiście są różne upgrade'y, jakby postaci, w których same tak naprawdę rzeczy się już podłączają. I nie musimy nic robić, ale to trudno zdobyć. I to jest najlepsze już na koniec rozgrywki, bo to strasznie, strasznie ułatwia i odechciewa się grać po szybkim czasie. W ogóle jaka obudowa fioletowa czy różowa? Nie wiem, nie znam się. Dobra, wyczyszczony. Już włączam kompa. No i... aha, no i popsułem. Brawo ja. Zapomniałem, że... procesor musi mieć pastę. Bo jeżeli ściągamy wiatrak, to ona się automatycznie usuwa jakby. Ściąga. Dobra. Są wszystkie uwagi, co trzeba zrobić. Co zrobiliśmy źle, co dobrze. Tutaj trzeba upgrade'ować RAM, to jest chyba najłatwiejsze. Chyba, że ktoś nie wie, gdzie jest RAM, no to już wtedy trochę słabo. Tu
tutaj jest właśnie RAM. Wpina się RAM do głównej karty, tak to się chyba nazywało po polsku. Motherboard. Karta główna, o właśnie. Do karty głównej. Dobra. Właśnie to też jest słabe, że żeby system się odpalił, to musimy mieć podłączoną myszkę oraz klawiaturę. No i oczywiście kabel HDMI. Więc tak trochę słaba. Ale gra i tak jest kozak, pewnie już większość z was o niej słyszała na Steamie, jest bardzo popularna jako bestseller. Więc no nieźle. Po co ja to zrobiłem? Ja mam tutaj po prostu usunąć wirusy. W sumie fajna taka praca. Siedzieć, podłączać komputery, usuwać wirusy. Nic trudnego. No chyba, że ktoś naprawdę ma zawalony komputer. To wtedy te wirusy, to wtedy najlepiej formata sobie strzelić, ale nie będę się wymądrzał, żeby było. Kurde, warto się zna na komputerach. Uśmuję. Może i trochę się znam, ale nie przesadzajmy, że jestem już jakiś super informatyk. Dobra, szybko się włączy system. Clean files, no i perfekto. I jak widzicie... Oho, ten komputer mi się nie odpalił. Boże, co tu się dzieje? Szybko odpalaj. No w sumie chyba tego nie odpaliłem. Jest jeszcze tryb free build, w którym nie mamy, mamy nieograniczone pieniądze oraz możemy budować cokolwiek chcemy za komputery. Zrobię może na następny odcinek o takim free buildzie. Znaczy może nie następny, ale na pewno taki będzie, bo jest fajny tryb. Dobra. Wymienić główną kartę. Jak widzicie, zlecenie za zero. W którym chodzi o to, że po prostu dostajemy levela. A tak naprawdę nic nie tracimy. No jedynie czas. Dobra. Tutaj jest Power King, czyli to jest zasilacz. Power King 600 Shin. Tak. Ogólnie to są normalnie, wiecie, kurczę, jak to się nazywa? Prawdziwe karty, które są w realnym życiu. Może ktoś jakąś ma z tych tutaj. Nawet, więc nieźle. Dobra. Przez tego co pamiętam właśnie, motherboarda najtańszego kupię. A co tam? Andrzej informatyk nie będzie, kurde. Nie wiem czy nie za cicho mówię. Jeżeli tak, to sorry. Ale... 13 minut, okej. Postaram się trochę głośniej mówić. Co ja tu muszę zrobić? Motherboarda przereplacować, czyli wymienić kartę główną. Płytę główną, kurczę. Albo kartę, nie, można tak, można tak. Właśnie to jest najgorsze w karcie, czy płycie głównej. Trzeba wszystko, dosłownie wszystko wywalić. No dobra, nie wszystko, bo tam zasilacz, dyski zostaną. Ale trzeba to wszystko podłączać i później popodłączać, a to trochę długo trwa. Jak ktoś się pytał, muzyka jest z gry. Nie dodawałem żadnej. 500 dolarów już mam, o kurde. Nawet nie zwracam uwagi na pieniądze. I myślę, że co... Na każdym końcu odcinka, jeżeli nie zapomnę, to będę sprzedawał te broken rzeczy. Za zero albo za parę dolarów, ale żeby się po prostu nie mylił. Strasznie denerwują. Dobra, no i teraz tak. Jakbyście chcieli wiedzieć albo widzieli, to właśnie przy... Jak wymontujemy coś z czyjegoś komputera, to jest zawsze karteczka, że własność... Woodwarda, no i tam jego e-mail, nie? Więc no nie możemy
na przykład wziąć procesora i7 i dać jakąś najgorszą kurde Intel Celerona. No ale realne życie to nie jest, pamiętajmy, że to jest gra, więc no, nie da się wszystkiego zrobić. Muza fajna. Dobra, co tu jeszcze było? Ramik, power, ale jaki... Aha, no dobra, jest podpisany. Nieważne. Dobra. Chyba wszystko. HDD, dyska. Ups, nie trafiłem. Jakby te obudowy też są wzorowane na prawdziwych, więc no... Nie wiem, ile osób tworzyło tę grę, ale naprawdę bardzo się postarali. Jest kozak. Chociaż jak ja grałem solo, to jest tu strasznie dużo bugów i mam nadzieję, że się nie przydarzą w naszej gierce. Missing cables. Aha, pewnie wiem jaki. Ogólnie od kompa, od łącznika. No właśnie. Dobra, pięknie. Jeden komputer skończony. Teraz ten jest za... O, ten jest dosyć ciekawy. Tylko, że tu trzeba 3D Marka, a to jest taki program, który jakby pokazuje wydajność komputera poprzez test. No i właśnie ten test dosyć długo trwa, co jest nudne, więc po prostu będziecie mogli sobie ominąć ten moment, a ja nic nie będę mówił przez ten czas. Myślę, że zrobimy jeszcze te dwa kompy i skończę odcinek. To będzie idealnie. Ten. Jak widzicie, musimy coś wymienić, co nie było popsute. I za to, to dawne, to co kiedyś miał ten typ, możemy sobie zatrzymać. I albo to sprzedać, albo użyć w innym komputerze. Ale ja wolę zatrzymać i użyć w innym w przyszłości. Dysk. A jeszcze to trzeba podłączyć. No i pięknie. O, tam jest nawet 3D Mark zainstalowany, więc pięknie. Fajna tapeta. To jest... O kurde. Powiem wam, że 15 FPS-ów to się rzadko zdarza na tych kompach. Jak widzicie, tu jest nasz komputer. Są dosyć biedny, nie chce mi się pokazywać. No i możemy na nim zainstalować programy. 3D Marka, wirus Scanela i jak widzicie, lighting, tak, bo są podświetlania. RGB, nie wiem czy jakieś inne rodzaje są, ale nie chcę na razie restartować komputera, dopiero jak wszystkie zainstaluję. Ale no po prostu jest masa opcji. Na FreeBuildzie to dobrze widać. No i proszę bardzo, mogłem tak naprawdę dać reset, ale... Dobra, teraz jest pięknie. Właśnie to drugie biurko się przydaje, jak ten 3D Mark się robi, to byśmy już na drugim mogli robić innego kompa. A tak to trochę średnio, jak widzicie, w ogóle w naszym komputerze nie ma lightingów ani żadnych pierdół. Można zgasić światło i wtedy jak jest podświetlanie, to ładnie to wszystko widać. No ale co, trzeba sobie zapracować na to wszystko. Oczywiście są różne ramy z podświetleniami, karty graficzne. Karty graficzne chyba mamy teraz z podświetleniami RGB. Jest coś? Nie, po prostu trzeba chyba znaleźć. No. To by się bardzo przydało. W sumie niedługo to pewnie też się przyda, ale na razie nie kupuję. No i jak widzicie, ten komputer ma całkiem niezły wynik. 3844 z tego co widziałem. Albo się myliłem, albo się przewidziałem, ale coś koło tego. Dobra, czyli tak, to jest ten komputer za darmo, który robimy, ale dostaniemy dużo lepla. Dużo czy nie dużo, zawsze coś.
pasta założona, kabelki. No i właśnie ten Auto Connection Tool dla podstawowych kablów podłącza te wszystkie cztery kable na początku. I to jest dosyć fajne, bo uwierzcie, że później to się robi takie nudne, jak to wszystko trzeba podłączać. Czy komputer się nie włącza? Nie, ja po prostu nie klikłem, brawo. O kurde, ale tapeta. Typek to chyba w szpitalu pracuje. Co, który wygląda na Andrzeja? Mi... On wygląda na Andrzeja. Nie wiem, co jest babka. To on jest Andrzej. Bo to bardziej jakiś kurde James to. Angielskie imię musi być. Bo nie z Polski. Dobra. To jest Andrzejek. Restart. No restart. No jak widzicie, w połowie komputerów jest około 10 FPS-ów, więc no. Dobra, to możecie sobie ominąć. Albo popatrzeć, co robię. W sumie nawet nie wiem, co mam robić. Chcę popatrzeć różne rzeczy. Kupiłbym jakiś ramik na zapas, ale... O, właśnie są dwie obudowy na razie tylko. No i jak mówię, kupiłbym sobie coś na zapas, ale... Tak średnio. Bo na razie nie mam tyle kasy, żeby strzelać. Bo tu jest fajna karta. No jest strasznie mała. Jak na kartę. Te są ładne. 1050. O kurczę. A z MSI-a są jakieś? Są. W sumie przy chwilę patrzyłem na nie. A jestem ślepy. Można sobie zmieniać muzyczkę. Teraz to chyba słabo słychać. Może trochę nią podgłośnie, no. Options. O. No może zagłośno. O Boże. Zmiana dźwięku na odcinku. Dobra rzecz. Procesorki, jakie tu mamy? Intele, Pentiumy. O, Intel Core są. I 7 to jest chyba najlepszy, który mamy. Tak, zdecydowanie, chociaż może... Nie, to jest najlepszy procesorek ten. Na obecną chwilę oczywiście, bo chyba w grze są lepsze. No, tu się już skończyło, perfekt. Fix, 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 wszystko dobrze. No i teraz wchodzimy sobie na e-maila. Kolektujemy, usuwamy e-maila, kolektujemy, usuwamy. I jak widzicie, ojo, ale żeśmy blokowali. No nieźle. Dobra, gościu chce, żeby odpalała mu grę The Sailing Simulator. No i to na rekomendowanych. Więc do tego jest potrzebna aplikacja, ta, o której mówiłem wcześniej, nie pamiętam, jak to się nazywa. I tu RAM, dobra, to zrobimy jeszcze szybkie zakupy. Ile on ma? Pewnie ma z 2 RAMu. Sobie kupię, psz, tak przewidując, kupię 2 czwórki jedno, i 2 dwójki, zeszaleję. W sumie 1 ósemkę, a 8 z tobą kosztuje. Ten ma... Dobra, kupię 2 500-ki, może akurat trafię. HDD? A nie, po prostu, no to kupię HDD. A... No, może być. To jest ten? To są 500-ki, no. I ten... Aha, no to trzeba kupić ten programik, bo jeszcze nie wiemy. Will I run it? Nie, will it run? O Boże, no angielski. Buy now. No i dobra, mamy 555 hajsu. Fajna, okrągła liczba. I ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka.